Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gry do Planszy i pokazuję Wam dzisiaj grę, która jest chyba najstarszą grą, jaką ja grałem, przynajmniej pomijając jakieś szachy i tak dalej. Grą planszową, która jest dość nietypowa, bo to jest właśnie plansza i elementy, które się na grę składają. Czyli mamy planszę, która jest drewniana, jest to gra Krokinole. Mamy drewnianą planszę, która podzielona jest na trzy okręgi. Każdy okrąg to inna liczba punktów. I oprócz tego mamy pionki. Pionki biało-czarne, aczkolwiek też widziałem krokinole, w których są używane jakieś pionki czerwone. Natomiast z tego, co dowiedziałem się, to biało-czarne są to standardowe kolory, które tutaj są przypisane. Krokinole jest to gra skierowana dla dwóch albo czterech osób. Chociaż znowu też widziałem różne modyfikacje, jak grać w trójkę, ale ogólnie jest to gra skierowana dla dwóch do czterech osób. Albo gramy 1 na 1, albo gramy w parach 2 na 2. W zależności od tego, czy gramy dwuosobową partię, czy czteroosobową partię, jak widzicie, plansza też podzielona jest na cztery takie kwarty. I w zależności od tego, czy gramy na dwie osoby, czy na cztery, tak będziemy siedzieć. Jeżeli gramy dwuosobową partię, zawsze siedzimy naprzeciwko. Czyli to jest część jednego gracza, naprzeciwko jest część drugiego gracza. Jeżeli gramy w zespole, czyli gramy w dwuosobowych zespołach, to jeden zespół siedzi naprzeciwko siebie i drugi zespół też siedzi naprzeciwko siebie. Gra w krokinole polega na tym, że będziemy pstrykać, uderzać, w każdym razie możemy robić tego typu rzeczy, na tą planszę po to, by zdobyć punkty. Tak jak powiedziałem, ona składa się z trzech okręgów i takiej zakładki. Okręgi punktują na koniec gry. 15 punktów, 10 punktów oraz 5 punktów. W tym okręgu 15-punktowym mamy też takie ugłębienie. Tutaj jest idealnie, wchodzi taki krążek. Jeżeli to się uda, otrzymuje gracz 20 punktów. Grę toczymy też standardowo raczej do 100 punktów, natomiast też widziałem, że można grać do 50 punktów. Można też grać do wybranej przez siebie liczby. Możemy sobie wymyślić, że gramy do 300 punktów i wtedy po prostu gramy do 300 punktów. Na czym polega gra? Gracz naprzemiennie z własnej ćwiartki, czyli stąd, strzelają tymi krążkami na planszę. Strzelają z tej linii, to jest bardzo ważne. I dwie tutaj bardzo ważne rzeczy dotyczące samego strzału. Podczas, kiedy już ustalimy, powiedzmy, że mamy tak ustalone, o tak sobie ustalę, że tak leży plansza, planszy już nie można w trakcie gry ruszać. Czyli nie mogę sobie tam poruszyć, bo mi się coś chce. Druga rzecz ważna, jeżeli siedzę na krześle, nie mogę ruszyć krzesła. Czyli tak jak siadłem, tak ma się toczyć gra. Czyli jak chcę się tak coś tam wychylać, to muszę się wychylać całym ciałem, ale nie mogę ruszyć krzesła. I teraz, na czym polega gra? Gracze strzelają tymi krążkami. Na dwóch graczy otrzymujemy 12 krążków każdy gracz, natomiast na czterech graczy, jeżeli gramy w drużynie, każdy gracz otrzymuje po 6 krążków. I strzelamy naprzemiennie. Jeżeli strzelam, to o, super. Jeżeli uda mi się takie coś, to automatycznie otrzymuję 20 punktów. Ten krążek spada z tarczy i na koniec gry 20 punktów wart. Musimy to zaznaczyć sobie, że to był krążek, to 20 punktów jest wart. On nie może tutaj leżeć do końca gry, on po prostu od razu jest zdejmowany. W swoim strzale, jeżeli nie ma żadnych innych krążków przeciwnika na tarczy, muszę umieścić krążek w tym centralnym kole. Czyli jeżeli zrobię coś takiego, to ten krążek spada, ponieważ nie wpadł do tarczy. Jeżeli zrobię coś takiego, również przejechałem tarczę, mimo że przejechałem przez środek, ten krążek spada. Jeżeli uda mi się zrobić taką sytuację i krążek jest umieszczony w tym głównym centralnym kole, to on tam zostaje i przychodzi tura następnego gracza. Teraz musiałbym biec na drugą stronę i strzelać stamtąd, więc pokażę Wam, co się dzieje, jeżeli jakiś krążek przeciwnika już jest. Jeżeli on już znajduje się, to ten gracz ma obowiązek dotknąć, trafić ten krążek. Jeżeli mu się to uda, to wszystko jest legalnie. I teraz gra czarny. Ponieważ jest krążek białego, to musi znowu strącić. I tak dalej, i tak dalej. Gramy do momentu, kiedy takie coś jest. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że mamy taki krążek, ja ten wystrzelę, bo udało mi się wystrzelić, to znowu, jak gdybym grał czarnym, mając tylko czarne krążki, mogę, albo raczej muszę, ten jakiś słaby, muszę strzelać do kręgu środkowego. A mogę też, to też bardzo ważne, jeżeli mam jakąś taką sytuację, że załóżmy, że mam takie coś, mogę też uderzać po rykoszecie, tak? Czyli może być taka sytuacja, że wystrzeliwując jakiś krążek,
mogę robić rykoszety, czyli mogę uderzyć swoim i uderzyć jego, żeby wystrzelić krążek przeciwnika. Także jak widzicie, gra polega na tym tak naprawdę, żeby w idealnym sytuacji po prostu każdy gracz, tak jak ten mój pierwszy strzał, będzie strzelał w centralne kołko, dostało 20 punktów i to wszystko. Jeżeli natomiast w drugiej idealnej sytuacji jest tak, że jeżeli gracz ma jakiś tam krążek, a ja będę go strzeliwał w taki sposób, że on będzie wypadał poza czymś. Jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji krążek zostanie uderzony, na przykład uderzyłem ten krążek i on stoi sobie tak, że dotyka, czy to zaczepia, jest kawałek za tą linią, on spada, on się nie liczy. Czyli cokolwiek co jest za tą linią, automatycznie spada. Jest to jako traktowane jako out w tej grze. I tak naprawdę wygląda gra w Krokinole, bo dwuosobowa wersja różni się od czterosobowej tym, że po prostu w czterosobowej strzelamy naprzemiennie. Najpierw biali, czarni i tak dalej, tak dalej. Ewentualnie czarni, biali, w zależności od tego, kto rozpoczyna. Na koniec gry, załóżmy, że tam coś się w planszy wydarzy. Załóżmy, że jest coś takiego. Zaczynamy liczyć punkty. To spada, to nie jest tutaj. I teraz patrzymy, co się dzieje. To jest piątka. To leży trochę na dziesiątce i na piątce. Ale zasada jest taka, że jeżeli dotyka linii, czy jest za linią, przesuwamy, bo to jest piątka. To samo dotyczy tego, nie wiem czy to widzicie, ale to samo dotyczy tego, to też jest piątka. I to jest dziesiątka. No i teraz liczymy. Czarni mam 15, 25, 35 punktów. Biali mają 15, 10, czyli 25, 30, 35 punktów. I czarni mieli jeszcze pierwszy uderzony, czyli 20-55 punktów. I teraz w grze tutaj dostaje tylko drużyna, w tej grze dostaje punkty drużyna, która ma więcej punktów. Czyli tam czarna miała 55, biała miała 35. I w jaki sposób się tutaj punktuje? Odejmujemy 55 od 35, wynik to 20 i gramy kolejną rundę. Czyli wszystko zdejmujemy, wykładamy rzeczy poza planszę, czyli wszystkie krążki wykładamy poza planszę. I rozpoczynamy. Jeżeli zaczynała drużyna biała, to kolejną rundę zaczyna drużyna czarna. Także tak wyglądają zasady gry w Krokinole. Bardzo przyjemnej i bardzo, tak jak powiedziałem, starej gry planszowej. Ja Wam dziękuję za obejrzenie filmiku i oczywiście zapraszam Was na planszy.pl, gdzie opowiadamy, jak nam się grało w tę grę i czy jest ona fajna. Także dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.